Hej, w tym kaście opowiem Wam trochę o ciąży i o jej przebiegu i mam nadzieję, że okaże się to interesujące. Ciąża jest okresem od zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja w macicy aż do porodu. Ciąża u człowieka trwa około 280 dni, czyli mniej więcej 9 miesięcy. Aby omówić ciążę, trzeba poświęcić chwilkę zapłodnieniu, od którego ciąża się zaczyna. Do zapłodnienia dochodzi w wyniku seksu, kiedy plemniki dostają się do pochwy. Stamtąd muszą przejść sporą drogę, przez macicę, aż do jajowodów. Właśnie tam w okresie płodnym czeka jajo. Do zapłodnienia zatem dochodzi w jajowodzie. Kiedy już jednemu plemnikowi udaje się połączyć z jajem, wtedy jajo to, zwane zygotą, wędruje do macicy i zagnieżdża się w niej. Jednak nie wszystkie zygoty się zagnieżdżają. Wiele z nich po prostu ginie samoistnie. Podobnie ginie wiele już zagnieżdżonych zarodków, na przykład z powodu wad genetycznych. Od momentu zagnieżdżenia się w macicy zygota zaczyna się dzielić w podziale mejotycznym. W ten sposób zarodek się rozwija. Komórki stale dzielą się i tak powstaje to, co jest niezbędne do życia. Mózg, układ nerwowy, oddechowy, krwionośny, ale też organy, wątroba, nerki, skóra, włosy, paznokcie. W tym czasie zarodek jest połączony z macicą łożyskiem. Przez łożysko przenikają wszystkie substancje potrzebne zarodkowi. Sama ciąża, jak już wspomniałam, trwa 9 miesięcy. Często stosuje się też podział na trymestry, których jest, jak nazwa wskazuje, 3. Kiedy kobieta nie jest pewna, czy jest w ciąży, powinna zwrócić uwagę na to, co się z nią dzieje. W początkowym okresie ciąży może ją mdlić, częściej chce jej się siku, skarży się na zawroty głowy albo ma wyższą temperaturę ciała. Objawy te może też jednak zaobserwować dziewczyna, która po niezabezpieczonym seksie bardzo boi się, że mogła zajść w ciążę. Najlepiej więc nie panikować i po prostu wykonać test ciążowy dostępny w aptece. Bardziej pewnymi objawami ciąży jest brak miesiączki, chociaż miesiączka może też ustać z innych powodów, np. z powodu stresu, przebarwienia skóry albo przybranie na wadze. Z całą pewnością ciążę stwierdza lekarz albo lekarka, jeżeli słyszy tętno płodu i jeżeli widzi płód na badaniu ultrasonograficznym, czyli USG. W czasie ciąży kobieta może funkcjonować zupełnie normalnie, powinna jednak na siebie zwracać większą uwagę. W ciąży należy uważać na swoją dietę, by dostarczać płodowi potrzebnych mu substancji. Trzeba też wyeliminować to, co szkodliwe, czyli alkohol i nikotynę, które przenikają przez łożysko do płodu, powodując uszkodzenia chociażby układu nerwowego. Dlatego też koniecznie trzeba czytać ulotki od leków, aby wiedzieć, czy nie ma w nich niczego zagrażającego płodowi. Oczywiście urazy czy uderzenia mogą także doprowadzić do uszkodzenia płodu. Dobrze też w tym momencie wyjaśnić pojęcia takie jak zarodek i płód. Zarodek to etap rozwoju od zagnieżdżenia do około 8 tygodnia ciąży. Później zaś już jest mowa o płodzie. Jednak nie wszystkie ciąże przebiegają prawidłowo. O poronieniu mówimy, kiedy płód opuszcza ciało matki przed około 22 tygodniem ciąży. Zwykle nie ma wtedy szans na przeżycie, ponieważ jest niedojrzały i niezdolny do życia poza organizmem matki. Teraz już jednak lekarze są w stanie uratować wcześniaki, nawet gdy się rodzą ważąc pół kilo od 22 tygodnia ciąży. Ciąża może nie przebiegać prawidłowo, jeżeli matka naraża dziecko i siebie na szkodliwe czynniki – urazy, papierosy, alkohol, ogromny stres. Ciąża może jednak przebiegać nieprawidłowo także ze względów biologicznych, np. uszkodzeń rozwojowych płodu. Dlatego nad przebiegiem ciąży powinni czuwać lekarze, a osoba spodziewająca się dziecka powinna zadbać o niezbędne badania, tak zwane prenatalne.